Witam z kraju kwitnącej mirabelki. W moim sercu jest spokój. W moim sercu jest cisza. W moim sercu jest światło. Dlatego, że jest miłość. Kochani, dlaczego jest wojna? Jest jedna świadomość. Ja nazywam to ja to miłość. Tę miłość możesz nazwać Bogiem, ale to słowo bardzo się przeżyło, bo w zamian podany nam został demon, którego poprzez uwielbienie rozpoczęliśmy karmić, odżywiać. Tak, zaistnieliśmy w świecie wojny. Dosłownie to jest piekło. Armagedon. Walka wszystkich ze wszystkimi. W tym świecie nie ma miłości. W tym świecie daliśmy sobie zapomnienie, aby odnaleźć jedyną prawdziwą miłość w sobie, w sercu. Już zdajesz sobie sprawę, że cały zewnętrzny świat jest iluzją, jest fotomorganą, jest nieświadomym naszym tworzeniem poprzez ja, poprzez naszą opętaną świadomość zbiorową. Jedyna przemiana jest we mnie. Tylko tak zmieniam świat, zmieniając siebie, zmieniam ciebie, zmieniam inne cząstki, promieniuję. Spotykam te cząstki, które gotowe są na tę przemianę. To nie jest tak, że wszyscy chcą walczyć. Walczysz tylko wtedy, kiedy jesteś opętany. W jaki sposób opętany? Poprzez wyznawanie wierzeń w absurdalnego demona Biblii i innych. Ja mówię tu o miejscu, w którym jestem. Oddawanie mu czci, pokłonów, bo demon plemienia Mediamitów rozrósł się na cały świat. On potrzebuje pokarmu, aby się rozrastać. Dosłownie jest ucieleśnieniem w Putinie, Hitlerze, Stalinie, Ratzingerze, JP2 i wszystkich innych, których spotykamy. Których spotykamy, aby nas zniszczyć. Ale zniszczenie ciebie, zniszczenie mnie pojawia się wtedy, kiedy mam walkę, kiedy mam agresję, kiedy nie oczyściłem w sobie wyznawcy Allaha, Mahometa, kościelnego Jezusa Chrystusa, rytualnego Jehowy, Putina, czy kogokolwiek, kogo stawiasz ponad sobą. Ja jestem jedynym autorytetem i to, co widzę, jest moją ścieżką, moim tworzeniem, moją przemianą. Jest wiele innych bożków, których wyznawanie powoduje, że oddajesz im moc. To jest telewizor. Czy masz go jeszcze w domu? Jeśli dajesz mu uwagę, on programuje ciebie. Tak, tam są programy, tam są emisje. Osoby oglądające masowe media nie zdają sobie sprawy, że stają się tymi mediami, że mają spreparowany umysł. Dziwimy się Rosjanom, Koreańczykom, jak wyprany jest ich umysł. Ale nie widzimy siebie. To, co mówię, dla wielu wydaje się abstrakcją, filozofią. Jak to? Przecież zobacz, oni mordują. A ja ci mówię, że
Jedyny morderca jest w tobie. Jedyny morderca, jedyny Putin jest we mnie. To demon jawiący się ojcem, ale tak naprawdę jest rodzajem czarnej matki, tarantuli, jaszczurzycy, mieniącej się powrotem jedynej mateńki i patriarchatem, w którym teraz z kolei miał być upodlony mężczyzna. Tak, ten mężczyzna powrócił, aby uporządkować ten świat, aby uporządkować mój wewnętrzny świat, aby tym samym wyzwolić kobietę z oddania do nierządu, do prostytucji, do tego, że stała się surogatką czarnego świata, dosłownie prostytutką demonów, które wstępując w mężczyznę używały jej, które jawiły się poprzez tak zwany świat astralny i poprzez wymiary używały seksualnie kobiety, mężczyzn, dzieci. Tak, to demon pedofilii, to demon wyznawców pedofilii, pozornie jawiący się twarzą dobrotliwego ojczulka, bezdzietnego ojca. Ale kiedy nie chciałeś widzieć gadziej laski, w której imieniu on sprawował władzę dla bestii, byłeś zaślepieńcem. Twój wzrok słabł, twój słuch tępiał. Twoje serce się zamykało, bo wciąż nie widziałeś, nie czułeś miłości. Zabijałeś ją walką. To przeciwwaga. Dokąd kłaniałeś się bestii poprzez uniżenia, poprzez rytualne ofiary składania krwi, picia krwi, jedzenia ciała, składania Jezusa w ofierze, wyznawania religii opartych na cierpieniach w sektach śmierci, które stopniowo potem stawały się religiami. I tak karmiliśmy bestię. Prosiliśmy jako niezwykłe, potężne dzieci światła miłości, prosiliśmy bestię o cierpienie, o karę, o pokutę. Potem jawił się Hitler, Stalin, Pinochet, JP2, Putin i wszyscy organizowali nam to samo. Organizowali nam świat, o który błagaliśmy Pana. Ukochany, ukochana, jedynym Panem ja jestem. Jestem dosłownie stwórcą mego świata. To ja go tworzę. Mój świat jest piękny, mój świat jest oparty na miłości, mój świat jest fantastyczny. W ten sposób zmieniam rzeczywistość. Nie przyjmuję już hologramu śmierci jako prawdziwy. Rozpuszczam w swoim sercu wszystkie przywiązanie do bożka zwanego mamoną. Dlaczego straciłem wszystkie pieniądze? Dlaczego one odeszły? Wszystko mi pomaga. Każde doświadczenie, które doświadczyłem, jest cudownością, jest wielką pomocą, jest niezwykłym darem. Kocham prawdę uwolnienia tych wszystkich, którzy przynieśli mi te doświadczenia, bo wszystkie one prowadzą do miłości, wszystkie one prowadzą do spełnienia, wszystkie one
naprowadzają mnie na moją ścieżkę. Gdybym nie rozstał się z żoną, nie spotkałbym swojej partnerki. Gdyby moja partnerka nie wywaliła mnie na ulicę, nie spotkałbym mojej prawdziwej ukochanej, nie odnalazłbym w pełni swego serca i tego, w co wpędziłem siebie i innych. Inni to ja. Oni wszyscy odgrywali mi rolę we mnie, pomogli dostrzec aspekty, których ja sam nie widziałem. Dostrzegając to wszystko, staję się prawdziwym jasnowidzem, prawdziwym twórcą. Prawdziwie odblokowuję moją świadomość i już czuję, że ona wypływa z serca, że tu jest pełni jasnowiedza, że tu jest niezwykła moc, że to, co czuję, to się dokonuje, że tak jestem potężny, tak jestem piękny, bo miłość jest taka piękna. Wracając do wojny, proszę Ciebie, głęboko zreflektuj, dokąd w sercu masz jeszcze potępienie kogokolwiek, masz w sobie programy, karmę, wciąż w nich tkwisz i ewoluujesz w cyklach. Ja głęboko to uwalniam, ja tą miłość, w której wydostaję się z labiryntu śmierci, w której wciąż walczyłem o nowy świat, o ziemię, o miłość, w którym łykałem fałszywe dogmaty, że trzeba walczyć z szatanem, a to ten sam demon, którym demon Biblii się jawił jako Bóg. Z łatwością dostrzeżesz to sercem oczyszczonym. Z łatwością, kiedy uwolnisz strach, tylko strach był przestrzenią, w której jako Bóg tworzyłem wojnę. Ona nie istnieje. Ona mogła zaistnieć tylko w moim sercu, gdy były dwa fronty. Gdy ścierała się świetlistość i ciemność. Ciemność nie istnieje. To był tylko brak światła. Dlatego to światło przywracam sobie i w tym odczuciu zbiorowej świadomości powraca ona w każdym. Nie zmieniam Ciebie. Nie głoszę Ci prawd, które Ty masz przyjąć, a jedynie naprowadzam na serce, na pełnię kochania siebie, na pełnię odczucia swojej niezwykłej świadomości, że jesteś tak piękną, tą samą istotą. To jest istota jedności miłości. Doświadczyliśmy czarnego świata, a teraz najwyższa pora go rozpuścić, przywracając sobie światło miłości, to jest światło tworzenia, bo tak tylko powraca nasza prawdziwa pamięć tego, kim jestem. Kocham Cię.